Cześć, jestem Waleria, witajcie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na pierwszy filmik w tym roku. Ja już zdążyłam przetestować kilka nowych dla mnie kosmetyków i dzisiaj dam Wam znać, co o nich sądzę. I zacznijmy po kolei z podkładu. Ja zazwyczaj lubię ten podkład używać z bazą z Chanel, ale dzisiaj chcę pokazać Wam, jak on wygląda na skórze też solo, więc po swojej lewej stronie użyję tej bazy Chanel, a po prawej nie będę używać żadnej bazy. I dzisiaj pokażę Wam nowość, która nie jest tak naprawdę nowością na rynku, ale słyszałam o tym podkładzie przez wiele lat i chciałam go przetestować. To jest podkład w sticku z marki Tom Ford. I ja mam jego w odcieniu 2,5 linen. To jest trochę taki ciepły odcień, ale jak najbardziej da się go używać jak teraz, tak i myślę, że w lato to będzie idealny dla mnie odcień. I ja nakładam go prosto ze sticku na twarz. I zazwyczaj lubię używać gąbeczki, bo tak szybciej mi idzie i rozprowadzić produkt i wtłoczyć go w skórę, ale pędzlem też jak najbardziej się da go używać. I powiem Wam, że to jest podkład bardzo kremowy z kryciem od lekkiego do średniego. Ja najpierw nałożę jedną tylko warstwę, żebyście zobaczyli, jak on wygląda po jednej warstwie. To będzie krycie takie lekkie i bardzo świetliste. I właśnie na tej stronie, gdzie użyłam bazę, to krycie będzie takie same, tylko że wykończenie jeszcze bardziej świetliste. I ja go bardzo polubiłam, ponieważ jest to wygodne. On daje też efekt takiego wygładzenia cery. Fajnie, że można go szybko podbudować tam, gdzie trzeba. I ja zazwyczaj lubię nakładać drugą warstwę tylko na środek twarzy. Oraz używam ten podkład jako taki korektor do twarzy na te miejsca, które potrzebują większego krycia. Po prostu nabieram go paluszkiem i nakładam na przykład na takie plamki, które mam na twarzy, żeby ich ukryć lepiej. I dzisiaj będę też używała korektora pod oczy z tej samej marki Tom Ford, z tej samej serii Traceless. I ja go mam w odcieniu 2N0. To jest odcień mojej skóry dokładny, więc to nie jest rozjaśniający korektor. I on ma bardzo podobne właściwości i konsystencje jak i ten podkład, ale podkład lubię nawet bardziej niż korektor, bo korektory preferuję z troszkę mocniejszym kryciem ogólnie i troszkę mniej świetlisty jakby. Ale niemniej ten korektor jest fajny, on wygląda bardzo naturalnie pod okiem. I dalej użyję kremowego bronzera, który nieraz Wam pokazywałam i który jest ulubieńcem zeszłego roku. To jest bronzer z marki Tower 28. Bardzo ładny odcień Gitti. On przepięknie się wtapia na ten podkład i bardzo szybko się rozprowadza, jak i każdy produkt na tym podkładzie. No i następna nowość, jak u mnie, tak i ogólnie na rynku, to jest puder z marki Givenchy i to jest edycja limitowana tego roku. To jest edycja na chiński rok smoku. Więc skusiłam się, bo spodobało mi się też to opakowanie i ogólnie znam ten produkt i podoba mi się. Używałam go kilka razy, w sensie ten oryginalny puder sypki z Givenchy. Tylko co mi powstrzymało zawsze od zakupu tego pudru, tak to, że on ma w składzie talk,
I to, że opakowanie jest takie, wiecie, kwadratowe i nie od razu potrafię go zamknąć i zawsze z tego powodu się irytuję, więc no i jest drogi, więc ja zawsze sobie tak trochę odkładałam ten zakup na później, ale tym razem się skusiła, ponieważ po pierwsze ja lubię kosmetyki limitowane, po drugie bardzo ładne opakowanko i po trzecie zauważyłam na stronie Sephora, że zmienili skład tego pudru i nie ma już w składzie talku. Więc skusiłam się i kupiłam, ale byłam zaskoczona. Nieprzyjemnie, bo oprócz tego, że zmienili skład, to trochę dodali do tego pudru takiego glitteru. Takiego nawet mocnego. Nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć, ale spróbuję Wam pokazać to na swatchu, że tutaj, jak wiecie, w tym pudrze są cztery wieczka, cztery różnych kolory pudru. I jeden, na szczęście jeden kolor, tutaj brzoskwiniowy, ma taki duży, nawet spory, ten glitter, który jest widoczny na twarzy. Ja kiedy pierwszy raz użyłam ten puder, nie spodziewałam się tego i od razu machnęłam sobie tutaj na środek czoła i patrzę w lustro, że mam full tego glittera na środku czoła. No i to było bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Więc tak, ale na szczęście jest tylko ten glitter w jednym wieczku, więc ja zamierzam po prostu zakleić to wieczko taśmą klejącą, żeby ten pudr w ogóle u mnie się nie wysypywał. A tak to dzisiaj użyłam go tutaj na boki twarzy. Możliwe, że wy nie widzicie to w kamerze, ale ten glitter będzie się trzymał przez cały dzień na twarzy i na przykład ja go widzę, jak patrzę w lustro i mi się nie podoba, bo to jest taki efekt, jakby cienie z powiek mi opadły na całą twarz. Więc tak, to jest nieprzyjemna niespodzianka, więc jeżeli chcecie kupić ten puder, to uprzedzam Was. No i dalej będę używać też nowość dla mnie i ogólnie na stronie Sephora pojawiły się nareszcie nowe odcienie tych róży. I ja, to są róże z marki RMS Beauty i ja sobie wybrałam odcień z tych nowych Crystal Slipper. To jest taki przepiękny, bardzo neutralny odcień dla mnie. Taki na co dzień. To są róże rozświetlające. Myślę, że dobrze ich znacie, bo przez parę lat są bardzo popularne. Ja już wcześniej miałam odcień Maiden's Blush, który jest znacznie ciemniejszy niż ten nowy Crystal Slipper. I jakby ten Maiden's Blush jest fajny i on ładnie, bardzo ładnie wygląda, jak jestem troszkę bardziej opalona. Ale ten Crystal Slipper to akurat teraz jest dla mnie idealny i pasuje do każdego mojego makijażu, więc bardzo go lubię i często jak używam te róże z RMS Beauty, to nie używam rozświetlacza, ponieważ dają takie fajne, ładne, świetliste wykończenie. Bardzo, bardzo lubię tą formułę. No i następna nowość, którą bardzo chciałam, to jest też edycja limitowana tej zimy z marki Tom Ford i mam tutaj taki rozświetlacz. On występuje w dwóch kolorach. Ja mam ten jaśniejszy 01 Rose i to jest taki bardzo piękny, wypiekany rozświetlacz, chłodny, trochę nawet duochromowy, ponieważ on ma w sobie i różowawy podton oraz też taki fioletowy trochę. I właśnie daje efekt bardzo gładki, lustrzanej skóry, ale nie przesadnie. I wygląda to przepięknie. Ja szczerze mówiąc nie spodziewałam się takiego efektu. I on wcale nie wygląda, widzicie, tak chłodno na mojej twarzy. I bardzo mi się podoba. I skóra z nim wygląda
na taką super gładką po prostu. On nie ma żadnych drobinek w sobie. Przepiękny ten rozświetlacz i oczywiście przepiękne opakowanko. I też jest to edycja limitowana, ale na razie można ją dorwać jeszcze w internecie. No i makijaż oczu też wykonałam limitką z tej samej serii Tom Ford. To jest paletka 01 Lumiere. Nie potrafię przeczytać dalej, bo nie znam francuskiego. I wygląda w środku tak. I zdecydowanie tutaj brakuje pośredniego odcienia. Więc ja sobie najpierw nałożyłam cień w kremie z Charlotte Tilbury w odcieniu Oyster Pearl. Później zaczęłam używać te cienie, najpierw ten najciemniejszy, który ma taki podton trochę baklażanowy, taki bardzo ładny. No i po kolei później go roztarłam tym najjaśniejszym odcieniem, który matowy i da się nim ładnie poczyścić krawędzie makijażu. Oczywiście formuła matowych cieni jest świetna w marce Tom Ford, ja bardzo lubię. Bardzo fajnie się rozcierają, bezproblemowe są. A tutaj błyski są w nowej dla Toma Forda formule, bo wcześniej nie widziałam, żeby Tom miał tą formułę u siebie. I to jest formuła błysków. Jak dla mnie to jest 1:1 do tej formuły w najnowszej palecie Natasha Denona I Need a Nude, bo tam też jest taka formuła cieni, oni nawet w dotyku są takie same i tak samo wyglądają na powiece, bardzo ładnie błyszczą, elegancko, pięknie nakładają się jak pędzelkiem, tak i palcem, więc podoba mi się kolorystyka tej palety. To jest chłodna paleta, ale nie wyglądają te cienie brudno, więc ja ją używam z przyjemnością. I ogólnie mam tak z paletkami Toma Forda, że zawsze do nich wracam. Nawet jeżeli nie używałam przez rok, później wracam do paletki, zaczynam używać i wciąż jestem zakochana, więc ja lubię bardzo cienie Toma Forda i polecam. No i na ustach ja mam kredkę z NYXa w odcieniu Sunstorm i ten produkt z Ole Henriksen, to jest balsam do ust. Też była edycja limitowana w takim odcieniu śliwkowym. Bardzo fajny produkt. No i ogólnie powiem Wam, że wszystkie te produkty, które dzisiaj Wam pokazywałam, bardzo lubię. Podkład na pewno jest hitem, na pewno zgadzam się, że to jest super produkt, bardzo duża pojemność, 15 gram, jak na stick to jest ogromna pojemność, bo ja kiedyś miałam stick z Hourglassa i tam było tylko 9 gram produktu, a i tak używałam go non-stop przez 1,5 lata. Co prawda tamten stick z Hourglass był bardziej napigmentowany i miał większe krycie, ale ten stick z Toma Forda, on wtapia się w skórę i wygląda jakbyśmy mieli taką po prostu ładną cerę. Taką gładką, jednolitą, bardzo ładnie wygląda. Więc tak, ten stick zdecydowanie wygrywa jak dla mnie. Puder z Givenchy trochę rozczarowujący. Nie rozumiem, po co marki to robią w ogóle. Ogólnie wszystkie inne cechy tego pudru zostały takie same, matujący, wygładzający, ładnie wygląda na cerze, utrzymuje mat przez mniej więcej 5 godzin, ale ten brokat, ten glitter, który dodali, po co, komu, dlaczego? Nie wiem. Róże, jak już mówiłam, z RMS Beauty są przepiękne. Jeżeli lubicie róże rozświetlające, to są jedne z najlepszych. Nie mają żadnych drobin, po prostu
gładki blisk, rozświetlenie, świeżość, piękne są i odcienie bardzo ładne. Tak, i rozświetlacz z Toma Forda. No zobaczcie, cera jest po prostu jak lustro, ale też nie wygląda to przesadnie. Na przykład, jeśli znacie rozświetlacz z Rare Beauty, on też ma takie lustrzane odbicie, ale on daje trochę taki przesadny blisk, bardziej wieczorowy, ale tutaj jest na co dzień blisk, bardzo elegancki, ale też super gładki. Więc tak, to wszystko, co dzisiaj chciałam Wam pokazać. Dajcie znać, co u Was słychać w nowym roku i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmiku.